dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś w naszym studiu kolejny kandydat a propos wyborów samorządowych. Tym razem przenosimy się do gminy Lipowa, jako że kandydat stamtąd właśnie pochodzi. Pan Bogusław Biernat jest dzisiaj naszym gościem. Obecnie jest sołtysem gminy, sołtysem Leśnej, tak, miejscowości Leśnej. Tak, tak. I to jest w okolicach Żywca. Miejscowość Sołectwo-Lesna. Witam serdecznie, Bogusław Biernat, kandydat na wójta gminy Lipowa, obecnie sołtys wsi Leśna, albo sołectwo, ładnie brzmi, Sołectwo-Leśna. Nie będziemy udawali, że się w ogóle nie znamy, bo tak naprawdę znamy się nie od dziś, znamy się z bardzo wielu różnych działań. Z tego, co tak mniej więcej można by było w dwóch słowach powiedzieć o tobie, to, że jesteś człowiekiem wielu talentów. No, jak zwykle, można mówić o talentach albo o pasji, ja wolę pasja. No, dobra. Wielu pasji. Niech będzie pasja. Pasja muzyczna to jest jedna z twoich pasji, bo jesteś zarówno człowiekiem, który ma swój zespół, zespół nazywa się Dukat i święci różne triumfy czasami. Na listach przebojów czasami. Czasami bierze udział w różnych przedsięwzięciach filmowych nawet, bo z tego co pamiętam realizowaliśmy razem program, który dotyczył właśnie... Bitwa smaków. Tak jest. Tak. Promowaliśmy wtedy smaki kulinarne, był to film kręcony z grantu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i polegał na tym, czy był forma tego filmu polegała na tym, że było to konkurencja między kołami gospodyń, w zasadzie paniami, między potrawami takimi tradycyjnymi a nowoczesnymi. No i również przy okazji promowaliśmy kilka miejscowości z naszego powiatu żywieckiego, między innymi gminę Lipową. I zaczynaliśmy w Leśnej wtedy, pamiętam. Zaczynaliśmy w Leśnej, tak, zaiste tak było. Wtedy ludzie na motorach przyjechali, nasi kucharze, ponieważ brali w programie udział kucharze z Hell's Kitchen, jeden z nich był. A drugi był z innego programu telewizyjnego. Ale znani w każdym razie. Znani, tak jest. I oni już właśnie reprezentowali tą strefę nowoczesnych kucharzy. A po drugiej stronie były panie z Leśnej. Tak, panie z koła gospodyń wiejskich, z Leśnej, z Siennej. Także tutaj one reprezentowały tą tradycyjną naszą kuchnię. W ten sposób promujesz właśnie region. I ten region tak naprawdę był promowany w całej Polsce, dlatego że film ukazał się w telewizjach lokalnych w Polsce. No, cieszymy się bardzo, bo rzeczywiście te nasze walory jest co pokazywać, jest czym się szczycić, jest się czym w ogóle cieszyć. Formuła tego filmu była również, tutaj przypomnę, że była tak dosyć ciekawa, że oprócz tego kulinarnego zagadnienia, czyli przygotowywanie tych potraw i tak dalej, opowiadanie o tym, w międzyczasie łączyliśmy się z różnych ciekawych miejscach w danej miejscowości, czy to była gmina Lipowa, czy Międzymrodzie Bialskie, tam no kilku było, czy w Żywcu również. Zawsze to była taka wędrówka z pokazywaniem ciekawych miejsc i ciekawych ludzi. No właśnie, a propos ludzi, to wokół ciebie gromadzą się różni ludzie, których potrafisz zaktywować. Taka iskra trochę z ciebie jest. No tak właśnie, uważam, że zawsze są lepsi, zawsze są mądrzejsi. Ludzie mają wielkie, wielkie pasje, wiele talentów i w zasadzie trzeba tych ludzi umieć, że tak powiem, wokół siebie zgromadzić, czy nawet nie wokół siebie, tylko w ogóle, żeby oni mogli zaistnieć, prawda? Mogli wyjść swoimi pomysłami, żeby je można było wspólnie realizować. Jeszcze to nie jest taki pomysł właśnie a propos polityki, to znaczy co skłoniło cię do tego, żeby wystartować w tych wyborach? Znaczy w zasadzie no, trudne pytanie, troszkę i może i nie, może inaczej, z innej strony to powiem. Ja lubię działać. Lubię działać, po prostu chcę pewne działania przełożyć na obszar gminy. U nas w Leśnej sporo się działo, bo i mogę powiedzieć tak kolokwialnie, nasi seniorzy byli przez 3 lata bardzo dopieszczani. Również był realizowany przez moją fundację, bo też jestem prezesem Fundacji Zaangażowani.pl, jak wiesz. I tutaj udało się nam pozyskać 3-krotnie granta z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla seniorów. Tak więc przez 3 lata były organizowane różne spotkania, wyjazdy i tak dalej. Wiele, wiele atrakcji, z których korzystali nasi seniorzy. Wiem, że również gmina
miała takiego granta, natomiast chciałbym, żeby te działania były w każdym sołectwie, żeby takie, widzę ogromną potrzebę w zasadzie integracji tych osób senioralnych, żeby oni się spotykali, oni chcą się spotykać, mają obecnie wiele więcej czasu jak kiedyś, bo kiedyś rzeczywiście każdy gdzieś na polu pracował, uprawiał, wszyscy byli, że tak powiem, zajęci prawie do śmierci. Teraz tego czasu mają więcej i te osoby chcą się w jakiś sposób realizować, czy spotykać, mają jeszcze pasję, chcą je spełnić. Bywaliście na wycieczkach, bywaliście... Tak, różne ogniska były, również zwiedzaliśmy. Taka pełna integracja, zajęcia dodatkowe, takie, które dotyczyły nawet ekologii, o ile się nie mylę, były również jakieś zajęcia, które... No właśnie, a propos ekologii. To jest jeszcze inne zagadnienie, bo też twoje stowarzyszenie zajmowało się ekologią, kwietnymi łąkami. Tak, zaczęliśmy 3 lata temu. No, tak powiem, udało się uzyskać również pomoc finansową, wsparcie na fundację. Wtedy to był grant od Żywieckiego Zakładu Browarniczego z Żywca i postanowiliśmy za to zakupić lipy, takie już trochę większe, żeby je było widać, jak będą wsadzone i nie czekać, że kiedyś tam urosną. Więc tak, bez sporo... lipy od razu. No właśnie, bez lipy, o właśnie. To około 160 lip, różnych krzaków miododajnych, nasionek kwietnych łąk, budek dla ptaków, tak zwanych hotelików dla dzikich zapylaczy. I zrobiliśmy taką akcję, która miała na celu pokazanie tego, że można również w tym obszarze się poruszać. Zaprosiliśmy mieszkańców, zaprosiliśmy obecnego ministra rolnictwa, władze samorządowe, biznesmenów lokalnej z gminy. Także każdy tam miał możliwość posadzenia swojego drzewka właśnie na tej akcji. W ten sposób jakby zaktywowałeś wokół siebie również ludzi, którzy byli decyzyjni w różnych dziedzinach. Oni też jakby aktywowali się w różnych innych akcjach, które również później prowadziłeś, między innymi w kwestii Polska kwitnie. Nie, pierwszy był Beskidy Miodem Płynące Kraina Przyjazna na Pszczołom i tutaj realizujemy zadanie, tutaj wykaszamy w tej chwili na obszarze Łodygowic prawie 50 hektarów barszu sosnowskiego, który ogromnie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. No jest ogromnie uciążliwy, natomiast nasza gmina Lipowa no niestety też musi się zmierzyć z tym problemem. Jest on ogromny, gdy on zostanie, że tak powiem, zapomniany, czy nikt się na nim nie pochyli, będziemy mieć ogromne, ogromne z tego tytułu też również problemy, że tak powiem, bo to jednak jest roślina bardzo inwazyjna. Co prawda podjęliśmy jako fundacja również z obecną władzą, który przeznaczył na ten tytuł, z tego tytułu na to działanie grant, mogę powiedzieć, bo to w wysokości 10 tysięcy złotych. Przez 2 razy nasza fundacja podjęła działania. Oczywiście ten zakres finansowy przekroczyliśmy, przyznam szczerze, bo ludzie dzwonili, po prostu chcieli, żeby im usunąć ten barsz po sesji. Oczywiście nie wszędzie się to dało, musimy mieć zgodę właściciela działki. Czasami dzwonił to sąsiad, ktoś inny, ale niestety bez zgody właściciela nie zawsze mogliśmy, no nie wchodziliśmy na te obszary, gdzie no nie było zgody bezpośredniej właściciela danego gruntu. To tak trochę z dobrego serca, jak mówisz, bez, że tak powiem. No jest, była potrzeba, ta potrzeba jest, znaczy ten problem jest ogromny w naszej również gminie i niewątpliwie kolejne władze będą musieli się na tym bardzo, bardzo poważnie pochylić. Z tymi ogromnymi problemami, między innymi takim ogromnym problemem, przynajmniej w ostatnim czasie, była kwestia opon. Z tego co wiem, u ciebie w gminie można było oddać jedną oponę, a ty właściwie w jednym momencie podjąłeś akcję i w tej akcji ludzie z gminy mogli oddawać opony w ciągu 2-3 dni. Wszystko się wydarzyło? Bo zadziałaliśmy szybko i sprawnie, może w ten sposób. Ale ty nie byłeś wtedy jeszcze tą osobą, że tak powiem, w gminie startujesz. No startuję, ale chcieliśmy pokazać, bo z reguły jest tak, że wszyscy o czymś mówią, o problemach, tak, prawda? Tak. Mówią o pewnych problemach i tak dalej, piszą o tych problemach, chcą te problemy eliminować, nad nimi się pochylać. Opowiadać o nich. A przede wszystkim opowiadać. Tak. A my po prostu uznaliśmy, że je rozwiążemy. Bez względu na ilość opon, które mieszkańcy przywozili. Po prostu mieliśmy taką możliwość, pokazaliśmy, że to można zrobić. Aż tym bardziej, że no chyba wszystkich mieszkańców denerwowało to, przejeżdżam przez gminę. No i po tych rowach niestety, śmieci, opony również.
zalegające w różnych miejscach. Naprawdę to ogromnie szpeciło wizerunek naszej gminy, gminy poniekąd i turystycznej. Szczycimy się tym, że ta gmina jest rzeczywiście, chwalimy się, że jest ładna i tak dalej. No więc jak najszybciej, trzeba było się nad tym problemem pochylić. No uczyniliśmy to, udało się nam to, mam nadzieję, z sukcesem. Dobrze, no to było, tych rzeczy już było dość dużo, z tego co wiemy. Ale o problemach jeszcze nie skończyłem, ale są jeszcze gabaryty, które też właśnie... Czyli ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi, są gabaryty, które również nie są odbierane od mieszkańców, też to stanowi problem dla naszych mieszkańców, uciążliwość również i tutaj deklaruję, że w zasadzie jesteśmy to w stanie, na mieszkańcy zaufają mojej osobie, deklaruję do 60 dni, akcja taka będzie przeprowadzona i te gabarety zostaną pozbierane. Natomiast oczywiście nie jest to obietnica na raz, tylko tak samo jak opony będziemy w ilości 4 sztuk odbierać raz rocznie, od numeru tak samo będą raz rocznie odbierane gabaryty. Ta-da. Jeżeli chodzi o kwestie, które związane są z tym, co było, będzie w najbliższym czasie, jakieś plany na przyszłość, które mógłbyś roztoczyć przed mieszkańcami Lipowej? Potrzeb i planów jest sporo, zwłaszcza różnych pomysłów, które można realizować, bo już nie ukrywam, do niektórych podeszłem bardzo poważnie, poprawdziłem już rozmowy, że tak powiem, kolokwialnie na wysokim szczeblu, nawet powiedzmy ministerialnym, ale o tym niestety jeszcze nie mogę mówić tak ofen, ale w każdym razie tutaj na tym obszarze też działam. W międzyczasie nawet jako prezes fundacji chcieliśmy pewne rzeczy już w ramach współpracy między samorządem ewentualnie, a fundacją rozwiązywać problemów gospodarczych. No, gmina musi się rozwijać, bo nie wiem, kto by tym wójtem nie został, to jak nie będzie funduszy, to tego rozwoju nie będzie, więc tutaj ten obszar jest naprawdę troszkę zaniedbany, moim zdaniem oczywiście, a możliwości są, żeby rzeczywiście ta nasza gmina mogła gospodarczo się rozwijać. Mamy na to pomysły, mamy już tematy, które są już pomału też uzgadniane w kuluarach, oczywiście nie mogę tego zdradzić, natomiast gdy dostaniemy ten mandat, żeby rzeczywiście nie czekać z pewnymi rzeczami, tylko już je pociągnąć, kontynuować, tak żeby rzeczywiście ten dynamiczny rozwój naszej gminy nastąpił. Tu jest kwestia zatrudnienia również, czy jakieś... Tak. Chcemy, no to już mogę trochę zdradzić, bo... Ciągnę. Dobrze. Za język. żeby za dużo nie powiedział, ale oczywiście pochylamy się nad strefą ekonomiczną. Ktoś mi tam zarzuci, że gmina nie ma swoich ziemi, nie dysponuje takimi obszarami, natomiast inni dysponują i myślę, żeby chętnie w ten obszar weszli, czyli strefy ekonomicznej. Fajnie by było rzeczywiście, żeby rzeczywiście powstało coś, co by dało zaszczyt pieniędzy. No tak, to między innymi jest w gminie Radzichowa Wieprz, rzeczywiście gmina, która nie posiadała tej strefy w tej chwili ze strefą gospodarczą, jak wspaniale się rozwija i te możliwości gminy są bez porównania większe jak u nas. Oczywiście też jest kwestia zakładu odpadami gospodarki komunalnej. Plan jest taki, żeby zwiększyć obszar tutaj tego działania, żeby te czynniki zewnętrzne, firmy zewnętrzne ograniczyć. Tutaj są też spore oszczędności z tego tytułu, by można było uzyskać, tak żeby rozbudować ten zakład gospodarki odpadami komunalnej w naszej gminie. No tak, tutaj kiedy właściwie sami siebie będziecie obsługiwali, to jakby znikną te koszty, które są związane. Tak. I to wspaniale działa już w kilku innych gminach w Polsce. Też na tym temat już rozmawiałem. Są możliwości pozyskania środków z tego tytułu na rozbudowę tego. Po prostu trzeba wiedzieć, trzeba chcieć i trzeba działać. Powiedział Bogusław Biernat, nasz dzisiejszy gość. Twój komitet? Wspólnie dla gminy Lipowa. Wspólnie dla gminy Lipowa. Składa się z ilu osób? Mamy 12 kandydatów na radnych w gminie Lipowa. Co prawda 15 to jest pełny komplet. No niestety mam tylko 12, ale to wspaniałych, dzielnych i chciałem również im podziękować za ich ogromne zaangażowanie. No sama ta akcja opona, że tak powiem, to przerosła nasze oczekiwania. Czyli cała ekipa była zaangażowana. Bardzo, bardzo zaangażowana. Upracowaliśmy się bardzo. Naprawdę chciałbym, żeby wszyscy radni, którzy startują, byli takimi społecznikami i tyle z siebie mogli dać. Powiedział społecznik Bogusław Biernat, kandydat na
wójta gminy Lipowa. Amen. Niechże tak się stanie. Zatem dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy Panu za przybycie do studia i może jeszcze przed wyborami się spotkamy tutaj. No bardzo chętnie przyjadę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.